dobry Państwu, witam na kanale Chrobry Szlak. Dzisiaj wracamy do tematów covidowych, do smutnej rzeczywistości, która nas otacza, tym bardziej, że za chwilę minie pierwsza rocznica lockdownu. No to warto może sobie przypomnieć, w czym żyjemy od ostatnich 12 miesięcy, a jak wiadomo, wkraczamy w trzecią falę, niektórzy mówią już o czwartej. Chociaż nie wiadomo tak naprawdę czasem, kiedy która fala się skończyła, kiedy zaczęła. O różnych takich aspektach, absurdach porozmawiam z autorem książki Fałszywa pandemia, której już trzeci tom wkracza na polski rynek wydawniczy, na łączach dr Mariusz Błochowiak. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Na początku zachęcam oczywiście do udostępniania tego programu, do lajkowania, zostawiania również komentarzy, subskrypcji na kanale, wspierania naszej pracy. No, ta pandemia ma naprawdę tyle aspektów, że czasem trudno się zdecydować, od czego zacząć taką rozmowę, ale ponieważ ten tom Fałszywej pandemii trzeci traktuje o maseczkach, to może od tego zaczniemy, tym bardziej, że niedawno nasz rząd stwierdził po 10 miesiącach powszechnego maskowania się, że jednak to, co do tej pory miało powstrzymywać wirusa, czyli mógł być to szalik, jakaś chusta, przyłbica, bardzo popularna, zresztą przecież wielokrotnie mówiono, kiedy wkraczaliśmy w tak zwaną drugą falę i była taka właśnie walka z osobami, które zasłaniały się względami zdrowotnymi, nie nosząc maski, że no jak nie można nosić maseczki, to zawsze jest przyłbica. Teraz się okazało, że te wszystkie przyłbice, kaski, szaliki, to nadają się do kosza, ma być tylko maseczka. Co prawda nie ma jeszcze przymusu prawnego, że ma być to maseczka profesjonalna, ale już tylko maska taka jest honorowana. Czy, nie wiem, czy wirus pana zdaniem stosuje się do tych rozporządzeń, że on już od 27 lutego przenika przez przyłbicę w magiczny sposób? Może zanim przejdziemy do maseczek, to może poruszmy w temat, jeśli pan pozwoli, definicji pandemii. Bo to jest chyba tutaj w ogóle kluczowe i istotne, żeby zrozumieć ten cały problem, skąd on się bierze, czyli no, czym właściwie jest pandemia, bo jeśli tego nie wiemy, no to nie wiemy, o czym mówimy. A to jest kluczowe, żeby niejako no, zrozumieć ten cały problem i ten cały kryzys. Ja wiem, że się powtarzam, wielokrotnie już o tym mówiłem, no ale jakby nigdy dość, przynajmniej no, dopóki spora część ludzi tego nie zrozumie. Więc może tak, definicja pandemii to nie jest prawo natury, prawo fizyki, prawo biologii, które jest jakie jest i nie ma tutaj za bardzo dyskusji na ten temat, no bo odkrywamy na przykład prawo grawitacji, no i musimy się z tym pogodzić. A definicja jest czymś umownym, czymś ludzkim i ta definicja może być lepsza lub gorsza, te definicje mogą się zmieniać. Ktoś może te definicje zmieniać pod wpływem jakiegoś na przykład lobby albo pod wpływem interesów, żeby później móc na przykład sprzedać jakieś produkty. I tak też właśnie się stało z definicją pandemii. W wyobraźni czy wyobrażeniu normalnego człowieka pandemia jest stanem jakimś nadzwyczajnym, czymś, co się wiąże z czymś niespotykanym w codzienności. No i tak też była zdefiniowana ta pandemia przed 2009 rokiem. Czyli mówiła ona o tym, że pandemię mamy wtedy, jeśli mamy do czynienia z rozprzestrzenianiem się jakiegoś patogenu, czyli na przykład jakiegoś wirusa, który powoduje olbrzymią ilość ciężkich zachorowań i zgonów, czyli ponad normę, zjawisko nadzwyczajne. A później w 2009 roku, właśnie pod wpływem konfliktu interesów różnych profesorów doradzających WHO, tą definicję zmieniono i teraz ona brzmi, że jest to rozprzestrzenianie się jakiegoś patogenu, na który ludzkość nie jest uodporniona. No i ta definicja pasuje bardzo dobrze do każdej sezonowej grypy, bo
jeśli mamy nowego wirusa grypy, a to jest naturą tego wirusa, wirusów układu oddechowego, że one się zmieniają, mutują się. To należy do ich istoty. Więc jeśli on jest nowy, no to ludzkość nie jest uodporniona na niego i siłą rzeczy, no, możemy powiedzieć, że mamy pandemię. Więc jakby zgodnie z nową definicją mamy pandemię, ale nie mamy stanu nadzwyczajnego. Dlatego, że liczba zgonów i liczba ciężkich zachorowań jest w normie. Czyli gdyby była w użyciu definicja pandemii, ta poprzednia, niezmieniona, to nie moglibyśmy mówić o pandemii. Także to jest jakby super kluczowe, bardzo kluczowe, żeby zrozumieć, w czym jest problem. Czyli jeśli zmienimy odpowiednio, ustawimy definicję, to wtedy no, trzeba powiedzieć, że mamy pandemię, ale nie mamy stanu nadzwyczajnego, dlatego że no, ta liczba zgonów i zachorowań jest w normie. Bo też trzeba sobie jasno powiedzieć, że nie chodzi o to, że negujemy istnienie koronawirusa, bo koronawirusy już były odkryte kilkadziesiąt lat temu. I też nie chodzi o to, że ktoś nie choruje z powodu tego wirusa, czyli nie ma choroby COVID, albo na przykład nikt nie umiera. Właśnie chodzi o to, że problemem nie jest to, że ktoś umiera, ileś osób choruje. To nie jest żaden problem. Dopóki to jest w normie, te liczby są w normie, no to nie mamy do czynienia ze zjawiskiem nadzwyczajnym. No i tak jak było w przypadku grypy, nikt maseczek nie nosił, nie było żadnych obostrzeń, no tak powinno być dokładnie w przypadku koronawirusa. Czyli jeśli ludzie na to chorują, no to ich leczymy, no jeśli umierają, no to trudno. No, ileś osób zawsze umiera, 1150 osób umiera dziennie w Polsce. Więc jakby to jest to kluczowe zagadnienie, żeby zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi, dlaczego to jest fałszywa pandemia. Właśnie, no właśnie dlatego, że nie mamy do czynienia z stanem nadzwyczajnym, a została ogłoszona jako stan nadzwyczajny. I teraz może przejdę do tych maseczek, bo rozumiem, że to jest zrozumiałe, tak? Więc jeśli chodzi o maseczki, to kwestia wygląda tak. Wszystkie badania, te najbardziej wiarygodne w medycynie, one się nazywają randomizowane, kontrolowane badania kliniczne. I w tych badaniach mamy jedną grupę, która jest poddana jakiejś interwencji medycznej, a druga to jest grupa, która nie jest poddana interwencji medycznej. No i tak sprawdza się na przykład jakieś leki. Czyli jedna grupa losowo wybrana dostaje jakiś lek i nie wie, czy dostaje lek, czy dostaje placebo. Ta druga grupa wylosowana dostaje placebo. I ten lekarz, który aplikuje, też tego nie wie. Jest osoba trzecia, która statystycznie bada, czy po prostu jest jakiś efekt, czy nie. No bo jeśli mamy takie dwie grupy, no to wtedy można, jeśli jest jakiś efekt, no to można przypisać właśnie tej interwencji medycznej, no bo wszystkie inne parametry są losowe. No i takie badania były też prowadzone w przypadku maseczek. No oczywiście tutaj wiadomo, kto nosi maseczki, a kto nie nosi. No i te badania były prowadzone z maseczkami chirurgicznymi i takimi lepszymi N95. No to jest odpowiednik w Europie FFP2. Czyli to są takie maseczki, no już można powiedzieć, profesjonalne. I te wszystkie badania randomizowane o najwyższej wiarygodności w medycynie opartej na dowodach pokazują, że maseczki nie są skuteczne. To znaczy, te osoby, które nosiły maseczki i te, które nie nosiły, zarażały się tak samo. Czyli ilość zarażeń była taka sama. No i właściwie tyle, co można powiedzieć. No i nie ma między tymi maseczkami różnicy. To znaczy, czy osoba nosi maseczkę chirurgiczną, czy osoba nosi maseczkę 95, czy żadnej, wszyscy zarażają się tak samo. I teraz oczywiście możemy podyskutować na temat mechanizmu, jak to się dzieje, tylko zwracam uwagę, że mechanizm jest czymś, to jest inne pytanie innej natury niż odpowiedź na pytanie, czy maseczki są skuteczne, czy nie, bo tamte badania były projektowane, żeby odpowiedzieć na to pytanie, a nie na pytanie, jak to się dzieje, że maseczki nie są skuteczne lub są skuteczne. Także to jest istota sprawy, żeby to zrozumieć, bo wielu ludzi próbuje sobie kombinować w ten sposób, no ale przecież jeśli się nosi maseczkę, no to przecież jak ktoś tam kicha czy coś, no to mniej się wydostaje śliny czy tych wirusów. No oczywiście można sobie tak kombinować, ale to są pewne domniemania i one mają wtórne znaczenie, dlatego że mechanizm jest no, rzeczą skomplikowaną i trwa cały czas dyskusja na ten temat, jak to się dzieje, że się zarażamy. No, jeśli to Pana interesuje, to możemy sobie o tym mechanizmie powiedzieć, ale jeśli chcemy znać odpowiedź na pytanie, czy maseczki są skuteczne, czy nie, to znamy tą odpowiedź i ta odpowiedź brzmi, że nie są skuteczne.
No, jeśli chodzi o mechanizm, to ja zauważam chociażby z takiej swojej perspektywy, że no przecież w pierwszych tygodniach, nawet miesiącach, no, był taki wielki jakby nacisk też kładzony na te różne tam powierzchnie, gdzieś dotykane, nawet te przyciski w autobusach, o przysłowiowe, że tu trzeba się dezynfekować albo rękawiczki nosić. No, te rękawiczki nagle okazuje się poznikały, że to wystarczy tam sobie raz psiknąć na wejściu, prawda, płynem dezynfekcyjnym, i już wszystko okej. Jakoś teraz wszyscy już wciskają te przyciski w autobusach i jakoś z tego powodu nie słyszałem, żeby ktoś przez przycisk w autobusie, nie wiem, padł trupem od razu, z powodu COVID-a. No, to jest trochę, nawet jeśli stwierdzimy, że nie jest to na przykład jakaś operacja dezinformacyjna, to widzimy, że ci wszyscy eksperci to generalnie zachowują się trochę jak dzieci we mgle w wersji takiej optymistycznej, dla nich. Albo też po prostu, no, zajmują się wyjaśnianiem, dlaczego wszystko się dzieje inaczej niż przewidywali. No, zresztą sam minister zdrowia Adam Niedzielski niedawno tak w przypływie szczerości chyba dla któregoś tam medium powiedział, że no, w zasadzie wszystkie nasze założenia się nie sprawdzają. No to wychodzi na to, że może pan minister powinien, nie wiem, swoich doradców zmienić, skoro wszystkie ich przewidywania biorą w łeb. No, mi się wydaje, że jak najbardziej powinien zmienić. Te rady to są raczej polityczne niż medyczne czy naukowe. No, zresztą chyba większość ludzi pamięta, jeśli nie, to bardzo łatwo sobie można odszukać filmik na YouTubie, wywiad chyba z lutego z ministrem, byłym ministrem Szumowskim na temat maseczek w RMF FM, gdzie on powiedział, że maseczki, się śmiał z ludzi, którzy noszą maseczki, powiedział wyraźnie, że maseczki nie chronią. A później nagle zmienił zdanie. No to jak? No, nauka tak szybko się nie zmienia. Nie przybyło nagle dowodów naukowych, że oto maseczki jednak działają i są skuteczne przeciwko wirusom układu oddechowego. Bo powtarzam, że my tu mówimy o wirusach układu oddechowego. Nie mówimy tu o, na przykład, o bakteriach, o innych jakichś tam mikrobach i tak dalej, tylko o wirusach układu oddechowego, bo koronawirus należy do tych wirusów. Czyli o tych badaniach, o których ja wspomniałem, to się tyczą właśnie wirusu układu oddechowego, w szczególności grypy. Więc to jest jakby jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że w medycynie opartej na dowodach opinia ekspertów, nawet tych uczciwych ekspertów, jest najmniej wiarygodna. Ludziom się wydaje, że jest odwrotnie, ale ona jest najmniej wiarygodna, bo najbardziej wiarygodne właśnie są te randomizowane, kontrolowane badania. Albo tak zwane metaanalizy tych badań, czyli bierzemy do kupy wszystkie badania, jakie są możliwe w tym temacie, no żeby moc statystyczna była większa. No i te badania, no jasno pokazują, tak jak powiedziałem, że po prostu nie ma żadnej różnicy, więc te maski po prostu nie działają, a doradcy albo się nie znają, albo po prostu mają konflikt interesów. Natomiast to może jeszcze wrócimy z kolei do drugiego tomu fałszywej pandemii, o pestach, bo znowu jakby straszy się nas tymi wskaźnikami zachorowań. Dzisiaj chyba, gdy rozmawiamy, zdaje się, że ten licznik pokazał ponad 20 tysięcy. Ja szczerze mówiąc już tego tak dokładnie nie śledzę, ale to tak z przekazów medialnych wynika, że to jest ponad 20 tysięcy. No właśnie. Nie zachorowań, to jest często błędnie, tak naturalnie, ale z rozpędu jakby używane słowo, ale ono jest błędne, bo chodzi nawet, i to nawet słowo zakażenia, które by było już bliższe prawdy, to też niekoniecznie jest prawdziwe, bo mamy to te dodatnie wyniki testów PCR-i. Właśnie jaka jest wartość diagnostyczna tych testów? Czy one naprawdę nam pokazują, że ktoś jest zakażony tym wirusem? No i jeszcze wchodzą do tego, oprócz tych testów PCR, coraz częściej stosowane są też te testy antygenowe. No tak, jeśli chodzi o testy PCR, czyli testy genetyczne, które są robione na podstawie wymazu z nosa gardzieli, one są zupełnie, zupełnie niewiarygodne. No właśnie temu jest poświęcony ten drugi tom. To są dosyć rzeczy takie skomplikowane, genetyczne.
ale w skrócie można to wyjaśnić w ten sposób. Testy mogą wykryć co najwyżej obecność materiału genetycznego. Fragment, czyli na przykład 100-200 nukleotydów wirusa czy jakiegoś fragmentu materiału genetycznego, a wirus ma około 30 tysięcy. I chodzi o to, że ta metoda może zareagować również na fragment materiału genetycznego, który nie należy do wirusa, ale jest podobny do wirusa. I wtedy ten materiał powielić, no i wychodzi test pozytywny. A tak naprawdę on jest testem, no, może być testem fałszywie pozytywnym, czyli po prostu tam nie ma wirusa, tylko został powielony jakiś inny materiał genetyczny. Czyli po pierwsze tak, metoda ta nie wykrywa absolutnie całego wirusa, to z definicji nie jest to możliwe, no bo tylko jakiś tam fragmencik, który nie musi należeć wcale do koronawirusa i test może pokazać wynik pozytywny. To jest jakby pierwsza sprawa. A druga sprawa jest, że już w ogóle ten test nie jest w stanie powiedzieć nic na temat zakażenia, bo zakażenie to jest coś więcej niż obecność fragmentu materiału genetycznego, bo zakażenie definiujemy jako wtargnięcie jakiegoś mikroorganizmu, jakiegoś patogenu do organizmu i namnażanie się. Czyli zakażenie, żeby nastąpiło zakażenie, musi być z konieczności namnażanie się. Bo wirus sam w sobie wiadomo, że się nie rozmnaża, musi wejść do komórki, wtedy się namnaża. Więc no, różnica między obecnością a namnażaniem się, czyli infekcją, no, jest zasadnicza i ten test w ogóle na ten temat nic nie jest w stanie powiedzieć. Więc jeśli w mediach słyszymy o tym, że jest ktoś zakażony na podstawie tego testu, no to jest po prostu niemożliwe. No to tak jakby chcieli zmierzyć, nie wiem, wilgotność za pomocą termometru. No po prostu to zupełnie są rzeczy nieprzystające. Bo ten test też nie jest w ogóle zwalidowany. Tam jest jeszcze kwestia tak zwanych cykli. Ile cykli, żeby powielić ten materiał? No i czytałem taką publikację, że jeśli tych cykli jest za dużo, no to wtedy może być nawet 97% wyników fałszywie pozytywnych. Czyli po prostu, jak jest za dużo cykli, no to wtedy no, wszystko tam niejako się powiela i są wyniki praktycznie wszystkie fałszywie pozytywne. Także te testy są absolutnie niewiarygodne, jeśli chodzi czy to o wykrycie obecności koronawirusa, nie mówiąc już o zakażeniu. Z kolei zastanawia mnie jeszcze taki jeden w tych statystykach epidemicznych, covidowych, jeden punkt. Mianowicie, jakby je prześledzić każdego tygodnia, no to zazwyczaj gdzieś tam, powiedzmy, w weekendy i zaraz po weekendach jest mniejsza ilość tych tak zwanych zakażeń, no, czyli pozytywnych testów, ale w weekendy spada też liczba zgonów. I to jest, i o ile można tłumaczyć, że no mniej testujemy w weekend, no to wtedy są mniejsze wyniki. Okej. Natomiast czy Polacy w weekend jakby przestają umierać? Oczywiście to jest kwestia raportowania. Tam mogą być przesunięcia. No, ilość zgonów średnia na pewno jest, najprawdopodobniej jest taka sama w weekend, jak w tygodniu. Chociaż no, to nie ma aż takiego większego tak naprawdę znaczenia, no bo chodzi o jakieś uśrednione wartości. Więc tak bym to widział. Chciałem jeszcze coś powiedzieć, ale mi wypadło z głowy. Może jeszcze do tego gdzieś tam wrócimy w trakcie. No, natomiast. A, już wiem, co chciałem powiedzieć. Właśnie, przepraszam. Bo chodzi o to, że jeśli nawet te testy byłyby wiarygodne, no to oczywiście powinna być badana próbka reprezentatywna, a nie na zasadzie, że robimy więcej testów, no to wiadomo, że wyjdzie więcej pozytywnych czy tam negatywnych. No właśnie tak są ustawione, że wychodzi więcej pozytywnych. Ale powinna być próbka reprezentatywna i brane pod uwagę procentowo oczywiście, ile osób jest pozytywnych z x osób przetestowanych, a nie liczby bezwzględne, prawda? No bo to jest po prostu manipulacja. Natomiast jeszcze tutaj kwestia, która budzi no, coraz większe jakby emocje, no to wkroczyliśmy jakby w etap szczepień. Są szczepionki, jest akcja szczepień teraz już tak naprawdę powszechnych, bo
Zaszczepiono lekarzy. Propaganda nawet przez chwilę mówiła, że 90%. Okazało się, że trochę jak to jest z tym, jak w Radiu Erewań, że 90%, czy tam ponad 90% tych, którzy się zgłosili, a zgłosiło się gdzieś tak koło chyba 2/3, więc to tak, to właśnie takie metody rodem z Radia Erewań. Natomiast ciekawym jest to, że w statystykach właśnie tych zgonów, o których przed chwilą mówiłem, jest każdy, kto umarł i miał stwierdzonego COVID-a, bez względu już na wgłębianie się w przyczynę zgonu, jest wpisany w te statystyki COVID-owe. Natomiast mamy szczepienia i mamy niepożądane odczyny, które się zdarzają, trzeba przyznać, przy każdym szczepieniu w mniejszej lub większej skali. Natomiast kiedy dochodzi właśnie na przykład do zgonu po przyjęciu szczepionki, to najczęściej się mówi, trzeba to zbadać, nie ma to na pewno żadnego wpływu, żadnej korelacji nie ma ze szczepionką. No, wychodzi z tego jakieś takie dziwne dwójmyślenie. Co z tymi szczepionkami? Bo dzisiaj taka informacja też wyszła, że w najbliższych dniach ma zostać dopuszczany już kolejny preparat, oprócz Pfizera, oprócz AstraZeneca, też Johnson & Johnson ma być dopuszczony do obrotu w Unii Europejskiej. I pojawia się pytanie, czy te szczepionki w ogóle są bezpieczne, czy one chronią, bo przynajmniej w Polsce okazuje się, że no te osoby zaszczepione to w zasadzie nawet maseczki nie mogą zdjąć, no tylko tam ich się nie wlicza do limitów, no to trochę jest to, wychodzi na to, że bez sensu, skoro wszyscy się możemy zaszczepić, a i tak nie zdejmiemy tych maseczek. No, szczepionki na pewno nie są dobrze przebadane, one zostały zresztą dopuszczone w trybie wyjątkowym i nie wszystkie szczepionki to są szczepionki w sensie tradycyjnym, bo jeśli są szczepionki oparte o tak zwane mRNA, no to jest to nowa technologia i nie ma wiele wspólnego z poprzednią szczepionką, gdzie mieliśmy do czynienia z jakimś osłabionym wirusem, więc to jest jakby pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że te szczepionki tak naprawdę nie są potrzebne. Ja już też właśnie pracuję nad czwartym tomem dotyczącym szczepionek i właściwie od tego by trzeba wyjść. Czy w ogóle szczepionki są potrzebne, bo jakoś tak zauważam, że większość osób no to się tylko jakby ogranicza do tego, no jeśli ktoś chce, no to niech weźmie szczepionkę, jeśli nie, no to nie, no oczywiście, no wolna wola, ale pytanie zasadnicze jest takie, czy szczepionka na koronawirusa jest w ogóle konieczna? Od tego trzeba wyjść. Oczywiście też bezpieczeństwa. Więc w przypadku, wrócę jeszcze do świńskiej grypy, bo dobrze się uczyć z historii, i wtedy też proponowano, to była fałszywa pandemia, o tym już na 100% wiemy, to była jedna z najłagodniejszych fal grypy w historii, mimo że była ogłoszona przez WHO jako pandemia. I wtedy też, znaczy tak, kraje podpisały tajne umowy, że w przypadku ogłoszenia przez WHO pandemii stopnia 6, to te kraje będą zobowiązane do zakupu szczepionek. I różne kraje, w tym na przykład Niemcy, Francja, też Szwecja, kupiły te szczepionki. No i co się okazało? Że tak, że po pierwsze one były niepotrzebne, no bo jeśli mamy do czynienia z łagodną falą grypy, no to tym bardziej nie ma, śmiertelność jest niezbyt wysoka, więc nie ma potrzeby. A druga sprawa jest taka, że były przypadki właśnie powikłań i zgonów. A powikłań na przykład narkolepsja. Szwecja do dzisiaj wypłaca odszkodowania, chyba tam było 2000 przypadków narkolepsji wśród między innymi też dzieci i młodzieży. Czyli to jest taka prawie chyba nieuleczalna choroba, która się wiąże z nagłymi atakami, napadami snu. Więc tak, niezależni naukowcy mówią, że ryzyko w przypadku tej szczepionki na koronawirusa, czyli ryzyko powikłań i zgonu jest większe niż ryzyko, jeśli się zarażę koronawirusem i miałbym z tego powodu zachorować czy wręcz umrzeć. Po prostu ryzyko z powodu szczepionki, wzięcia szczepionki jest większe. No więc jeśli ryzyko jest większe, no to wtedy po prostu się szczepionki nie bierze. Bo chodzi o to, że to są wirusy, które
które są mało śmiertelne, powodują choroby, z których się wychodzi, a ludzie do 65 roku życia to praktycznie mają bardzo, bardzo małe szanse, że z tego powodu poniosą śmierć. Więc a system immunologiczny jest dużo lepiej sobie poradzi z tym niż szczepionka. Więc jakby podstawowy punkt jest taki, że nic nie zyskujemy praktycznie biorąc tą szczepionkę, a możemy się nabawić czy to jakichś właśnie powikłań. Oczywiście później rządy będą mówić, że nie, nie, tutaj nie ma żadnej przyczynowości w tym wypadku, no bo to oczywiście nie jest im na rękę. Także nie ma co brać szczepionek, bo po prostu się to nie opłaca, jeśli weźmiemy pod uwagę ryzyko straty do korzyści. Początku o samym pojęciu pandemii, no to jak już jesteśmy przy szczepionkach, to warto wspomnieć o pojęciu odporności stadnej, gdzie odporność zbiorowa do tej pory była w definicjach uzyskiwana albo przez szczepienia, albo przez kontakt z patogenem, z czynnikiem chorobotwórczym. A teraz już jak za dotknięciem magicznej różdżki, odporność ta zbiorowa jest nabywana tylko przez szczepienie. I czy no, tu się pojawia pytanie, no, ktoś produkuje te szczepionki, ktoś je sprzedaje, ktoś na tym zarabia, czy po prostu nie zostało to wprowadzone w interesie no, pewnego segmentu po prostu gospodarki, jaką są koncerny farmaceutyczne. No oczywiście, ja uważam, że co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Tak samo jak było z definicją pandemii, to zresztą to nie jest tylko moja opinia. Tak samo dr Tom Jefferson, który jest związany z medycyną patonadowodach w Oksfordzie, no to też stwierdził, że ta definicja, nowa definicja pandemii obniża próg, powoduje właśnie, to są jakby jego słowa, że mamy do czynienia z pandemią niejako co roku i ona jest niejako tożsama z grypą, sezonową grypą. No i powoduje też, ta zmiana definicji powoduje, że można sprzedawać różne produkty, które ma się do sprzedania, czyli to sprzyja koncernom farmaceutycznym i to on powiedział. No i dokładnie jest tak samo w przypadku szczepionek. Zmienia się definicję, która przypominam jest kwestią umowną, to nie jest prawo. Żadne fizyki, nauki, które odkryliśmy, tylko definicję należy traktować coś raczej jak wynalazek. Czyli tak na przykład samochód jest wynalazkiem, tak tutaj definicja jest wynalazkiem. No i jeśli odpowiednio skonstruujemy, no to wtedy politycy mogą powiedzieć, no tak, musimy nabyć odporności stadnej. No a jak można ją nabyć? No WHO mówi, że tylko biorąc szczepionkę. No i wtedy co trzeba? No trzeba kupić tą szczepionkę. No to jest prosta sprawa. Oczywiście to wszystko są jakieś potworne bzdury i kłamstwo, bo przecież wiadomo, że człowiek zawsze nabywał odporność dzięki swojemu systemowi immunologicznemu, który radzi sobie z większością wirusów, zwłaszcza takich dróg oddechowych, no prawie że bez problemu. No, na pewno lepiej niż szczepionka. Szczepionki generalnie mają sens w przypadku wirusów, które są, no, mają wysoką śmiertelność, na przykład wścieklizna, 100% praktycznie, jeśli jest nieleczona, 100% osób umiera, ebola ma też wysoką, kilkadziesiąt procent, czy tam odra, no to wtedy takie szczepionki mają sezon, one są dobrze przebadane, te wirusy tam praktycznie nie mutują, nie zmieniają się, więc to jest trochę coś innego. Więc też nie należy myśleć w ten sposób, o, że tutaj ktoś jest przeciwko akurat tym szczepionkom, znaczy szczepionkom na koronawirusa, to jest przeciwko wszystkim szczepionkom. Właściwie wszyscy ci niezależni naukowcy są bardzo proszczepionkowi, a są przeciwko właśnie tym szczepionkom na koronawirusa, że to jest po prostu tutaj nie ma to sensu. Tu warto jeszcze się może pochylić nad taką kwestią. Okej, szczepionka, no ale dlaczego nie lek? Dlaczego nie ma poszukiwań leku, a kiedy no, na przykład pojawia się ta już osławiona amantadyna, no to jest wyśmiewana, zakazywana, wykpiwana, mimo że jeszcze 10 lat temu taki autorytet dzisiaj medialny jak pan profesor Horban wysyłał okulniki do lekarzy w momencie właśnie fali grypy, że można przeciwwirusowo stosować
właśnie takie preparaty jak amantadyna, no ale wiadomo, to jest straszny COVID, to jest straszna pandemia koronawirusa, tutaj te wszystkie inne prawidła zostają wyłączone. No, wystarczy zadać sobie proste pytanie, czy więcej jest chorych, czy zdrowych na świecie? Oczywiście, że więcej jest zdrowych, chociaż niektórzy mówią, że wszyscy są chorzy, tylko niektórzy są niezdiagnozowani. No ale ogólnie szczepionka jest przeznaczona dla wszystkich, no więc dużo więcej można sprzedać szczepionki niż leku. No, większość osób przecież nie choruje z powodu COVID-u, co najwyżej się zaraża bezobjawowo. No więc to jest ewidentna kwestia finansowa. No nie ma co do tego wątpliwości moim zdaniem. No to tak już powoli podchodząc do lądowania, czy to szaleństwo się kiedyś skończy, bo dzisiaj nawet gdzieś tam przechodząc zostałem zagadnięty i usłyszałem opowieść o tym, jak pewna pani chciała się zapisać na szczepienie. Zapisano ją 50 km od miejsca zamieszkania, ale konkluzja tego naszego takiego dialogu była taka, że no w zasadzie lekarze są ukontentowani, bo są duże właśnie dodatki te covidowe, przychodnie są zamknięte mimo tego, że przecież służba zdrowia już jest zaszczepiona. No to dlaczego te przychodnie nie zostają otwarte? Dlaczego nie leczy się teraz innych chorób, a wręcz przeciwnie, zamyka się znowu tą służbę zdrowia? Czy jesteśmy w stanie kiedyś dopłynąć do portu i prawda, skończyć ten stan wyjątkowy de facto, który jest niepotrzebny i zbędny, i po prostu wyjść, wrócić do normalnego mniej więcej trybu spraw, zamiast tego permanentnego kryzysu? No moim zdaniem tak. Najpierw rząd będzie chciał wyszczepić większość osób, żeby mógł powiedzieć, o, sytuacja tam jest jakoś opanowana, ale moim zdaniem to dąży do tego, żeby z koronawirusa, z tych szczepionek zrobić to, co jest w przypadku grypy, czyli żeby niejako nauczyć ludzi do sezonowego szczepienia się. Tak jak w przypadku grypy. Oczywiście w przypadku grypy w jednych krajach ludzie więcej się szczepią, w drugich mniej, no ale jakiś interes nad tym można zrobić. Więc być może jest tak, że właśnie chodzi o to, żeby wykreować nową potrzebę szczepionek właśnie na koronawirusa. A w ogóle to jest ciekawe, bo no dlaczego wcześniej nie było żadnych szczepionek na koronawirusa? No bo właśnie koronawirus uchodził za wirus łagodny i jakby no nie było sensu, żeby robić te szczepionki. No ale teraz prawdopodobnie chcą wykreować taką potrzebę. No oczywiście mówi się też o innych kwestiach, Nowym Ładzie, przecież teraz już to pojęcie funkcjonuje chyba oficjalnie. Przecież czy Morawiecki o tym mówił. No więc pytanie, czy oczywiście biznes to jest jakby jedna kwestia, a druga kwestia no to jest upieczenie jakichś innych jeszcze pieczeni przy okazji, czy może chodzi głównie o to, żeby to zrobić, a koronawirus jest tylko jakimś tam pretekstem. Wiele na ten temat krąży teorii, ale no faktem jest, że zdemolowano chyba całe życie społeczne. Czy któryś kolejny tom fałszywej pandemii nie powinien być poświęcony też kwestii strat finansowych, społecznych, psychicznych, które w wyniku tego no, roku szaleństwa ponieśliśmy wszyscy? No tak, no wydaje mi się, że powoli wszystkie te kwestie, te aspekty będzie trzeba omówić i udokumentować. No najpierw trzeba zająć się tymi rzeczami najbardziej palącymi, czyli właśnie najbardziej utrudniającymi życie ludziom, czyli właśnie te szczepionki czy maseczki, ale przyjdzie też czas na inne kwestie. Teraz przypomniał mi się taki filmik, też można go odnaleźć w internecie. Agenda 2030 Forum Ekonomicznego, gdzie tam taki, to jest taki ich spot oficjalny, taki młody człowiek mówi po angielsku, no, że nic nie mam i jestem szczęśliwy. No to jest bardzo, bardzo ciekawe stwierdzenie, które no, bardzo mi się kojarzy z komunizmem, czyli nie posiadam nic, a jest mi dobrze, jestem szczęśliwy, więc być może ta agenda dąży właśnie do tego,
jak to niektórzy mówią, żeby wyeliminować czy to własność prywatną, czy klasę średnią. No, daje przynajmniej to do myślenia. Daje do myślenia. Myślę, że z tym akcentem możemy Państwa pozostawić. Może nie jest on optymistyczny, jak zawsze. Zawsze staram się jednak kończyć programy optymistycznie, no ale trochę trudno znaleźć, przynajmniej w tej naszej rzeczywistości, właśnie po roku tego szaleństwa, ale może w końcu jakieś iskierki nadziei się będą przebijać. A ten program kończymy. Moim Państwa gościem był dr Mariusz Błochowiak. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. Za uwagę zachęcam do udostępniania tego materiału, zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, także do wspierania naszej pracy finansowo, do śledzenia naszej strony internetowej chrobryszlak.pl i dziękuję. Do zobaczenia już wkrótce.